I oczywiście mago widzowie, z tej strony Kebus, mamy aktualizację do CS-a, tak jak widzicie pewnie po już tej stronie głównej coś się dzieje. Dlatego sobie zaraz to omówimy. Standardowo zapraszam was na stronę Skins Monkey, gdzie wymienicie swoje skiny. Z kodem Kebus macie darmowe 5 dolarów. Mega polecanko, zresztą Skins Monkey w sumie, jak jest CSGO Skins, jest sponsorem w sensie konkursów, także polecam sobie tutaj wbić. Oraz oczywiście na stronę CSGO Skins, mówię tutaj specjalnie tak odpaliłem, żebyście klikali w tą stronę CSGO Skins. Bo niektórzy klikają jakieś inne. I tutaj macie też darmowe pół dolarka, także polecam. I sobie taką skrzyneczkę możecie otworzyć. Macie również sklep, także warto sobie zajrzeć. My sobie przechodzimy do CS-a, bo mamy aktualizację. I ową aktualizacją jest Music Kity. Tak, także no niestety Valve nie zaskoczyło nam niczym. I mamy Music Kity. No nie, przesłuchajmy sobie ich chociaż, zobaczmy co tu jeszcze mamy. Jakiś metalowy, mroczny. Tego słyszeliśmy. Tu jakaś gitarka jeszcze. Także tak się prezentują te wszystkie. Czemu mi się muzyka odpaliła? Także tak się prezentują generalnie po prostu te music kity i to jest dokładnie tyle co jest w tej aktualizacji. Znaczy w sensie co dodaje do gry, tak? Jakieś tam fixy pewnie są inne, ale no to dodało to do gry. I tak, wow. Super dziesięciolecie, nie? Ale no dobra, no. Niech będzie, ja dalej czekam na operację, zobaczymy czy coś z tego będzie. Mamy music kity. Także tak, mamy music kity, to by było na tyle w sumie widzowie. Także co, trzymajcie się i cześć.